się we wsi, no tutaj trochę tak powiedzmy ogarniam. Ja chyba nie byłam na jakimś spotkaniu z panem, ale już nie wyrabiam. Czyli dopiero będzie. Będzie. Kiedy to będzie? 22 zapraszamy. Wszystko zapisamy. Pani prezes, jeśli można, zapraszam do oglądania wideokodu Sieciowa Telewizja Obywatelska. Wszystko, co się dzieje, jest u nas, 80 milionów widzów. Wszystkie spotkania pod sądem, wszystko to, co się dzieje, to jest tutaj, w tych naszych telefonach. Zapraszam. Moje kochane dzieci. Ale to będzie tutaj na stałe? W sądzie, nie w przedszkolu, tylko tam. Tu nie można tak wrzeszczeć. A tam się. Grzeczni. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Gerzdow i jestem tu najważniejsza. Jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego dzięki zgodzie mojej. Siedzicie. Ale siedzicie w najpiękniejszym sądzie w Polsce, a może w Europie. Budynek jest wspaniały. I możecie sobie później, albo wcześniej, nie wiem jak to było zorganizowane, obejrzeć, bo jest naprawdę przepiękny. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami i że troszeczkę zobaczycie, jak wygląda z przymrużeniem oka nasza praca. Tu dziewczynka podnosiła rączkę? Nie. Proszę bardzo. Co chcesz powiedzieć? Bardzo dobrze, to jest Sąd Najwyższy. To jest Sąd Najwyższy z nazwy i z hierarchii. Rzeczywiście najwyższy. Czy państwo już jesteście gotowi do tej rozprawy? Tak. Będziecie świadkiem rozprawy z obrońcami, ze oskarżycielami. Widzicie, że oskarżyciele mają czerwone takie fartuszki, a obrońcy mają zielone. To są adwokaci Wilka. On jest oskarżany. Natomiast mogliby tu siedzieć jeszcze z niebieskimi fartuszkami. To by byli radcowie prawni, którzy też mają uprawnienia do prowadzenia takich spraw. Zaraz zobaczymy skład sędziowski. Trzech sędziów. Tutaj mamy pana sekretarza, który będzie opisywał wszystko, a wy będziecie musieli myśleć, kto ma rację, żeby później się wypowiedzieć na ten temat. Jak wejdzie sąd, to musicie wszyscy wstać. Ale jakoś... Najpierw początek. W Polsce, kiedy ktoś zrobi coś, czego nie wolno, staje przed sądem. To bardzo ważne. Wyobraźmy sobie, że w szkole jeden uczeń rzuci kredą. Pani nauczycielce będzie się wydawało, że wie, kto to zrobił i wyznaczy karę drugiemu, niewinnemu uczniowi. Czy to jest sprawiedliwe? Dlatego każdy musi mieć prawo do tego, żeby sprawę porządnie wyjaśnić. Po to właśnie jest sąd, żeby wysłuchać wszystkich stron i dojść do tego, jak było naprawdę. Jak pamiętacie, wilk w znanej historii zjadł babcię i wnuczkę. Został za to skazany na usuwanie z lasu śmieci i na edukację oraz zakaz zbliżania się do czerwonego kapturka. Czy to było sprawiedliwe? Jeśli okaże się, że od czasu skazania wilka dowiedzieliśmy się czegoś nowego, czy powinno się pozwolić wilkowi jeszcze raz stanąć przed sądem? Pamiętacie, jak skończyła się ta historia? Wilka bardzo bolał brzuch. Gajowy rozpuł wilkowi brzuch. Babcia i wnuczka wyskoczyły z brzucha całe, niepogryzione. Czy nic was w tej historii nie zastanawia? W polskim prawie, kiedy dowiadujemy się o nowych faktach, można wznowić proces, czyli przeprowadzić proces sądowy jeszcze raz. Nowe fakty ujawnili obrońcy wilka. Siedzą tam, razem z wilkiem. To
na ich wniosek proces znów się rozpoczął. Po drugiej stronie siedzi babcia, czerwony kapturek i jego mama oraz prokurator, który oskarża Wilka. Ten pan z takim pięknym orłem to jest przewodniczący składu, sędzia. Jeszcze powiem państwu parę słów, dlaczego żeśmy się tu w ogóle znaleźli. Otóż rozprawa Wilka odbyła się w grudniu, ale na wypadek, gdyby się pokazały nowe dowody, żeby się nie spotkać z sytuacją, że może zostać ktoś uznany za winnego, to zawsze, jak są te nowe dowody, to można ten proces poprowadzić od początku. Czasami odbywa się to, zanim się wyrok uprawomocni, a czasami po jakimś czasie, kiedy się te nowe dowody pokażą. Dzisiejsza nasza rozprawa właśnie odnosi się do oceny tych nowych dowodów, które mają świadczyć ewentualnie na korzyść Wilka. Jeszcze raz powiem wam, to co już mówiła pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, po lewej stronie siedzi pan Wilk, przed nim dwójka obrońców. Po lewej stronie siedzi czerwony kapturek i babcia. Tak jak wiemy z akt sprawy, które przecież wy wszyscy doskonale znacie, są one w tej sprawie pokrzywdzone. I przed nimi siedzi dwójka prokuratorów, którzy w ich imieniu będą starali się zapewne dowieść, że Wilk jest winny, a prokuratorzy będą bronili interesu pokrzywdzonych. A więc rozpoczynamy rozprawę. Udzielam głosu Państwu obrońcom Wilka. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Jesteśmy obrońcami Wilka, adwokatami. I naszą rolą jest właśnie stawanie w obronie wszystkich tych, którzy sami sobie nie mogą poradzić. To jest szczególna sytuacja, kiedy stajemy w obronie pana Wilka, czyli istoty, która może mieć trudności z wypowiedzeniem się w ludzkim świecie. To nabiera szczególnej wagi. Nasz klient, pan Wilk, został skazany za bardzo, bardzo poważne przestępstwo. Za usiłowanie zabójstwa babci, pani Genowefy Kapturek i czerwonego kapturka. Proszę Wysokiego Sądu, to jest taka sytuacja, w której mimo, że nasz klient nie jest winny i my to dzisiaj już wiemy i wykażemy, to jest taka sytuacja, w której nasz Wilk ma dzisiaj poważne problemy, bo jeśli został skazany za tak poważne przestępstwo, a jednocześnie go nie zrobił, ale wieść się rozeszła, wszyscy myślą, że Wilk jest winny, on w swoim lesie już nie może dobrze żyć, nawet jego wilcza rodzina się od niego odwróciła. Dobre wilki nie atakują ludzi i dzisiaj to wykażemy. Proszę sądu, ujawniły się nowe, absolutnie przełomowe dowody, których wcześniej nie znaliśmy podczas pierwszego rozpoznawania sprawy. Okazało się, że tuż przed tym, jak Wilk zapukał do domu pani Genowefy Kapturek, pani Genowefa Kapturek, babcia Wilka, rozmawiała z mamą czerwonego kapturka, czyli swoją córką, przez kamerkę internetową na Skype'ie. I okazało się, że mamy dostęp do tych nagrań i możemy je ujawnić. I dzisiaj je pokażemy. To jest na przykład zrzut z ekranu. Proszę zobaczyć, to jest dokładnie zrzut z ekranu. Mamy ten dowód, z którego wynika. Widzimy tutaj na zdjęciu mamę czerwonego kapturka, która po drugiej stronie rozmawiała z babcią. I widzimy nogi. Czyje to są nogi? To są nogi babci.
i przez cały ten czas, kiedy jest nagranie, ono jest długie, widać nogi babci. Pytanie będzie, jak wilk mógł pożreć babcię w całości, skoro widzimy na nagraniu nogi babci. I w związku z tym to zupełnie zmienia obraz sytuacji. My o tym nie wiedzieliśmy. Musimy jeszcze raz na nim spojrzeć i przesłuchać wszystkich tych, którzy brali udział w poprzednim postępowaniu. Niech wypowiedzą się, dlaczego zeznawali na przykład czerwony fakturę, zeznawał, że babcia została połknięta i również babcia. Czy babcia może być połknięta w całości, czy nie. I dlatego w pierwszej kolejności wnosimy o to, żeby mama czerwonego kapturka, widoczna tutaj na zdjęciu, została przesłuchana na okoliczność tego, co rzeczywiście wydarzyło się po tym, jak zapukał wilk i jakim cudem w całości została połknięta, podczas gdy widać jej połowę na zdjęciu. Pani mecenas, rozumiem, składa wniosek, żebyśmy przesłuchali mamę czerwonego kapturka. Tak jest. Dziękuję bardzo. A co na to strona przeciwna, oskarżenie? Wysoki sądzie, nie składam sprzeciwu do tego wniosku. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę poprosić na salę mamę czerwonego kapturka. Dzień dobry, wysoki sądzie. Dzień dobry. Czy strony chcą, żeby sąd odebrał od świadków przyrzeczenie? Dziękujemy. Dziękuję, wysoki sądzie. Uprzedzam panią, że przed sądem trzeba mówić prawdę, dlatego że za kłamanie, za składanie fałszywych zeznań można być nawet pozbawionym wolności. I to na okres długi, bo aż do 8 lat. Czy to pani zrozumiała? Tak, zrozumiałam. A czy pani wie, dlaczego została pani wezwana do sądu? Proszę wysokiego sądu, aby sąd mi powiedział. Czy dlatego? Ponieważ ponoć widziała pani, jak całe zdarzenie wyglądało, a na pewno była pani tą osobą, która spowodowała udzielenie pomocy i babci, i czerwonemu kapturkowi, czyli pani córce. Tak, że w sądzie rozmawiałam z babcią tuż przed tym, jak coś z babcią się stało. Wszyscy wiedzieliśmy o tym, że babcia jest chora i byłam bardzo zaniepokojona, kiedy krzycząc do niej, w sytuacji, którą widzą państwo teraz na monitorze komputera, nie byłam w stanie zrobić zupełnie nic, a wiedziałam, że babcia się nie rusza. A skąd pani wiedziała, co się dzieje? Gdzie była ta kamera w mieszkaniu babci? Ta kamera stała przy kanapie. Babcia rozmawiała ze mną przez Skype'a i w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi. Babcia poszła otworzyć. Potem usłyszałam po prostu tyle, żadnego krzyku, nic z tych rzeczy, tylko tyle, że się przewraca. No i widziałam jej nogi w takiej właśnie pozycji. A czy pani się domyślała, co się mogło stać? Babcia choruje, więc tak naprawdę mogło się stać wszystko. Albo mogła mieć niski cukier, albo mogła po prostu się czegoś przestraszyć, albo po prostu mogło jej się zakręcić w głowie, więc powodów jest wiele. A czy koło babci mieszka ktoś z państwa znajomych? Mieszkają, tak. Z tego powodu udało się poprosić Gajowego, aby przybył czym prędzej do domu i był w stanie pomóc babci, ponieważ ja niestety nie mieszkam tak blisko, żeby móc szybko zareagować. Jak o tym już Gajowy, że pani słyszała albo widziała, co się dalej działo? Nie, nie słyszałam, nie widziałam. Dziękuję bardzo. Pani mecenas, pytanie jest prawda? No, dziękuję. Oskarżenie. Czy słyszała pani tylko głos babci, czy jeszcze jakieś inne głosy? Nie słyszałam żadnych innych głosów. Wyraźnie kamera, ten komputer cały był tak odwrócony. A jak długo ten komputer był włączony? Cały czas do momentu, w którym przybył Gajowy. Dziękuję. Zanim ja jeszcze miałbym jedno pytanie. A czy pani widziała, czy wydawało się przynajmniej pani, że dochodzi do zagryzienia czy połknięcia pani mamy przez wilka? Absolutnie nie było słychać żadnych hałasów, które mogłyby wskazywać na to, że coś niedobrego się dzieje. To wyglądało po prostu tak, jakby babcia się albo poślizgnęła, albo po prostu straciła przytomność i upadła. Ja dziękuję bardzo, wysoki sędzio.
mógł pokląć babcię i zostawić nogi, a potem wypluć babcię tak, by w cudowny sposób nogi na powrót złączyły się z ciałem? Jesteśmy znów na rozprawie. Sędzia właśnie to sprawdza. Żeby się dowiedzieć, czy coś jest możliwe, czy nie, sędziowie zapraszają do sądu biegłych, czyli znawców tematu. Sąd przesłucha teraz, dopuści dowód zbiegły z opinii biegłego z zakresu anatomii, który będzie odpowiadał na pytania sądu odnośnie tego zdarzenia. Proszę poprosić biegłego. Uprzedzam pana o obowiązku mówienia prawdy w sądzie, ponieważ za złożenie opinii nierzetelnej może być panu wymierzona kara, nawet łącznie z karą pozbawienia wolności. Pan jest biegłym z jakiej dziedziny? Z dziedziny anatomii w sądzie. Czy pan orientuje się, w jakiej sprawie pana wezwano na rozprawę? Tak, no zakładam, że chodzi o to, żebym się podzielił swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu anatomii, no, związanej tutaj właśnie z rolą wilka w ewentualnym połknięciu babci. Czy jest taka możliwość, żeby wilk mógł połknąć tylko część babci, a część, żeby została na zewnątrz? No, Wysoki Sądzie, no tutaj w tej kwestii, jeżeli chodzi o wiedzę medyczną, którą ja posiadam, to jest rzecz o tyle trudna, że paszka wilka ma dosyć określoną rozwartość i tak średnio można to ładowo wyrazić, wilk byłby w stanie połknąć no, zaledwie kawałek przedmiotu bądź rzeczy, która ma wielkość mniej więcej piłki takiej nożnej. Wprawdzie rozciągłość przełyku wilka jest dosyć duża, ściana przełyku jest dosyć duża, ale jednak tutaj jest drugi bardzo ważny czynnik, że wilk ma dosyć dużą, jak na swoją masę ciała, pojemność żołądka. Jednak ten żołądek ma ograniczoną pojemność w wielkości 9 litrów. Czyli to jest tak jakby plecak szkolny maksymalnie mógłby się pomieścić w żołądku wilka. A zatem no, można powiedzieć, że wilk nie byłby w stanie połknąć całej babci, ponieważ no, najzwyczajniej ta babcia by się tam w tym żołądku nie zmieściła. Gdyby natomiast połknął no, tylko kawałek babci, to z medycznego punktu widzenia wydaje mi się to jednak niemożliwe, aby ta babcia potem się, dwie części ciała się w sposób bezoperacyjny mogły ze sobą połączyć. No, mówię opierając się na swojej wieloletniej doświadczeniu i wiedzy medycznej. A pójdźmy dalej. Czyli mówimy, że się połączyć i babcię i czerwonego kapturka. No to Wysoki Sądzie, tak jak powiedziałem wcześniej, że z uwagi na ograniczoną pojemność żołądka nie zmieściłby się tam nawet, nie zmieściła się nawet część wilka, a tym bardziej cały wilk z czesałym czerwonym kapturkiem, co jak widzę, zresztą wilk jest duży, czerwony kapturek dosyć sprawy, więc to jest jakby tak anatomicznie, Wysoki Sądzie, według mojego rozpoznania niemożliwe. Można by zapisać jedno krótkie pytanie. Panie biegły, proszę powiedzieć sądowi, ponieważ no, medycyna zna przypadki przyszywania rąk, nóg, palców, które ktoś straci, ale czy na chwilę obecną możemy zszyć kogoś w pół tak naprawdę? W pół, czyli w pasie. Tak. Myślę, że zszyć możemy, ale bez gwarancji przeżycia, tak bym powiedział. Tym bardziej podam jeszcze może jeden argument, bo prawdopodobnie zaraz powiedziałem, że skoro pojemność żołądka jest ograniczona, jak powiedziałem, kości maksymalnie długa może zmieścić w plecach szkolny, no to gdyby nawet w jakiś magiczny sposób zmieściłaby się tam jednak cały wilk w pełnej okazałości, to jest duże prawdopodobieństwo, ale nawet ryzyko, że ten wilk by się tam babcia by się tam udusiła, bo pomyliłem trochę postaci. Babcia by się tam po prostu udusiła, bo zwyczajnie nie byłoby tam dla niej wystarczająco dużo miejsca. Ja dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Wysoki Sądzie. Miałam pytanie do wieku. Natomiast prosiła o powołanie w charakterze świadka. Panu bardzo dziękuję. Czy obrona ma jakieś zastrzeżenia do powołania jako świadka babci czerwonego kapturka? Przychylamy się do tego wniosku. Dziękuję bardzo. Poproszę babcię. Może pani odpowiadać z miejsca, gdzie się pani znajduje. Dziękuję. Również uprzedzam panią o obowiązku mówienia prawdy w sądzie za składanie fałszywych zeznań w grozi kara. Może to być najsurowszą z tych kar, może być kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Czy to pani zrozumiała? Tak, oczywiście, Wysoki Sądzie, zdaję sobie z tego sprawę, będę mówiła całą prawdę i wszystko, co pamiętam. Ponieważ wniosek został złożony przez pana prokuratora, panią stronę oskarżającą, proszę bardzo, udzielam głosu w oskarżeniu. Pani Genovefo, proszę opowiedzieć sądowi dokładnie moment, kiedy wilk się zjawił w pani domu. To było przed południem. Rozmawiałam z moją córką na Skype'ie, ponieważ czekałam na moją wnuczkę, na czerwonego kapturka, która miała do mnie przyjść. Przychodzi do mnie często, pomaga mi, przynosi mi jedzenie, ponieważ sama nie jestem w stanie pójść po zakupy. I czekałam na czerwonego kapturka, rozmawiając z moją córką i rozległo się pukanie do drzwi, takie bardzo nerwowe pukanie. Czerwony kapturek właśnie tak puka, więc powoli podchodziłam do drzwi. Mam trudności z chodzeniem, bolą mnie trochę kolana, więc troszeczkę to trwało. I wołałam do czerwonego kapturka, już idę, już otworzę. Otworzyłam mu drzwi i zamiast czerwonego kapturka zobaczyłam wilka, który chciał wejść do mojego mieszkania. Nie chciałam go wpuścić, ponieważ bardzo bałam się wilków. Nie wiem, czy to ma związek ze sprawą, Wysoki Sądzie, ale wilk porwał moją ulubioną kotkę. Z całą pewnością był to wilk, ponieważ żadnych lisów obok mojego domu nie widziałam. I mój kot zginął na zawsze. Bardzo się przestraszyłam. Wiadomo wszystkim Państwu, Wysokiemu Sądowi zapewne również, do czego zdolne są wilki, więc zaczęłam krzyczeć. Nie wiem, dlaczego moja córka nie słyszała mojego krzyku. Prawdopodobnie kamera z mojego laptopa nie zebrała tego dźwięku. Zaczęłam krzyczeć. Wilk, patrząc na mnie bardzo groźnie, zaczął również krzyczeć i szczekać. I byłam w szoku. Wilk otworzył swoją paszczę. Zobaczyłam jego straszne zęby. I później było bardzo ciemno i bardzo duszno, więc z całą pewnością, Wysoki Sądzie, ten wilk jednak mnie połknął, bo cóż innego mógłby zrobić. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Nie mam pytań więcej do świadka. Pani się orientuje, czy kotkę pani porwał właśnie ten wilk, który przy drzwiach się znalazł? Z całą pewnością, Wysoki Sądzie, ten wilk właśnie porwał moją kotkę. Kotka miała na imię Kleopatra i była moją ukochaną kocicą. Już nigdy takiej nie będę miała, Wysoki Sądzie, więc na pewno on, gdyż to jest jego rewir, już widywałam właśnie tego wilka, poznałam go, kiedy zapukał do moich drzwi. I z całą pewnością, ponieważ dużo chodzę po lesie, Wysoki Sądzie, żadnego lisa w obrębie mojego domu nie widziałam, ponieważ tam właśnie grasuje ów wilk, który siedzi naprzeciwko nas, Wysoki Sądzie. Czy pani ma złe wyobrażenie po wilkach? A jakże mogę mieć dobre wyobrażenie po wilkach? O wilkach, skoro tyle złego o wilkach się mówi w prasie, w telewizji i skoro wilk porwał moją ukochaną kotkę. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo pani powiedziała, że później zrobiło się ciemno i duszno. Tak. A co było potem? Jaka jest następna rzecz, którą pani zapamiętała? Potem rzecz, którą zapamiętałam, jest to, że Gajowy zamiast ratować mnie, ratuje wilka. Wilk leży na moim łóżku, a Gajowy próbuje uratować życie wilkowi. Musiałam sama odzyskać przytomność. Całe szczęście, że żyję, Wysoki Sądzie, ponieważ choruję na serce i mogłam naprawdę umrzeć. No i
Zobaczyłam, że czerwony hafturek jest. To znaczy, byłam pewna, że wilk również połknął moją wnuczkę i że jakoś cudownie zostałyśmy uratowane. Dobrze, że żyjemy, Wysoki Sądzie. Czy pani widziała, jak wilk porywał pani kotkę, czy po prostu skojarzyła pani, że kotka zniknęła i dlatego wilka pani o to mówiła? Nie, nie widziałam. Moja kotka codziennie wychodziła z domu, ponieważ dawałam jej wolność, chodziła sobie po lesie, a potem po prostu nie wróciła. Nie mam dowodów na to, nie widziałam, nie mam na to żadnych świadków. Jest to moje przypuszczenie, jak powiedziałam, nie ma to bezpośredniego związku ze sprawą, ale tłumaczy to moje podejście do wilków. Pani się boi wilków, tak? Bardzo tak. Mieszkam sama w lesie, trudno, żebym się nie bała. Obrona ma pytania do świadka. Idę. Tak, przy sądu. Pani Gerona Pokapturek, proszę powiedzieć sądowi, czy pamięta pani moment połknięcia przez wilka? Pamiętam jego rozwartą paszczę skierowaną w moim kierunku. A czy tak z ręką na sercu może pani powiedzieć, że została pani połknięta? Bo powiedziała pani Genovefo Kapturek, powiedziała pani, że z całą pewnością zostałam połknięta. To jest przypuszczenie, tak jak w stosunku do kotki, że wilk porwał kotkę, czy tak na 100%? Wysoki Sądzie, nie mogę powiedzieć z całą pewnością, że zostałam połknięta, ponieważ nie przypominam sobie wnętrza wilka, już byłam w szoku, natomiast jestem pewna, że było ciemno i bardzo duszno. Czy strony jakieś wnioski w tej chwili składają? Dziękujemy. Wnioski, sąd ma na myśli wnioski dowodowe. Tak, wnioski dowodowe. A to jak najbardziej, Wysoki Sądzie. Wnosiłbym, Wysoki Sądzie, o powołanie, na świadka pana Gajowego, na okoliczność tego, w jakich okolicznościach pojawił się w sytuacji, czy dokonał wyjęcia babci kapturka z brzucha wilka i w ogóle na okoliczności przebiegu zdarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej przychylam się do tego wniosku, Wysoki Sądzie. Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie Gajowego jako świadka. Wysoki Sądzie, Marcin Gajowy. Za składanie fałszywych zeznań nie był pan karany nigdy. Nie byłem. Co do przyrzeczenia? Dziękuję. Dziękuję. Pouczam w takim razie pana o obowiązku mówienia w sądzie prawdy, bo za składanie fałszywych zeznań grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Czy pan to zrozumiał? Tak, zrozumiałem. Proszę pana, niech pan powie sądowi, jak to wyglądało, jak pan... Dlaczego się pan znalazł w mieszkaniu babci? Ponieważ mieszkam niedaleko babci Genovefy, w mojej granicy, a zadzwoniła do mnie córka, czyli babcia Czerwonego Kapturka, z prośbą, żebym tam szybko pobiegł, bo coś stało się w babci Genovefie, więc ubrałem buty i szybko pobiegłem. A jak pan przyszedł na miejsce, to co pan zobaczył? Otworzyłem drzwi i na wprost jest sypialnia i w sypialni na wielkim łóżku leżał wilk w bardzo nienaturalnej pozycji z ogromnym brzuchem i z takimi wręcz drgawkami, zupełnie jakby w tłusty czwartek zjadł 100 bączków. A babcie pan zauważył? Nie zauważyłem, ponieważ od razu zacząłem brakować wilka. Widziałem, że się tym zakrył, że pewnie przyszedł do babci po pomoc. Dlatego schwyciłem taki wąż od nie wiem, od wina chyba i pozwoliłem mu szybko zrobić płukanie żołądka. Więc otworzyłem paszczę, włożyłem wąż do środka i zacząłem nalewać wodę, żeby mózgu ten żołądek wypłukać. I w pewnym momencie te gazy i cała zawody żołądka wyleciała w powietrze i ochrapała mnie tak, że nic nie widziałem. Gdy przetarłem oczy, zobaczyłem wilka już w lepszej pozycji niż brzuchem i babcię Genovefę też obok mnie.
A ja mam jeszcze pytanie. A gdzie był ten czerwony kapturek? Właśnie nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi. To wszystko działo się tak szybko, że w sądzie, że nie byłem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Ale chciałem jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz o kocie pani Genowefy, ponieważ myślę, że to może być bardzo istotna informacja. W dawnych czasach, jeżeli jechano przez las końmi, to zabierano ze sobą kota. I nawet jeżeli w latach 50. w naszych lasach też tak robiono, jeżeli wilki interesowały się końmi, to wtedy kot został wypuszczany z wozu. On biegł przez las, wchodził na drzewo i wilki interesowały się kotem, a wtedy zawsze mógł spokojnie odjechać. I ten kot zawsze cały i zdrowy wracał do domu. I koty potrafią sobie radzić z wilkami. Także myślę, że ten kot, a pamiętam tego kota, był piękny, na pewno sobie poradził. Miałbym jeszcze jedno pytanie. Proszę świadka, czy Kadek zajmuje się filmowaniem wilków? Tak, zajmuje się filmowaniem wilków. Jest to niezwykle trudne zajęcie, najtrudniejsze. Trudno, bo to jest sobie zwierzę, które jest równie bardziej wybiegne i tak bardzo boi się człowieka. I mimo, że ja staram się w ogóle ich nie prowokować, nawet nie wchodzę na wody myśliwskie, żeby nie mylili mnie wilki z myśliwymi, tak, ale nigdy nie uzyskałem jeszcze takiego zaufania, jakie ma babcia Genowefa. Nasz babcia Genowefa chodzi po lesie, zbiera jagody, zbiera grzyby i wszystkie zwierzęta jej ufają, ponieważ one od lat wiedzą, że babcia im pomaga i w żaden sposób nie szkodzi, że karmi się korki, że jest taka dobrą osobą w lesie. A czy moglibyśmy zobaczyć taki film, czy świadek dysponuje takim filmem? Tak, ja się muszę chować. Tak, czy nikomu pognąć babcię? Ale nie właściwie chowam się przed wilkami dlatego, żeby one, znaczy ja się ich nie boję w żaden sposób, ale po prostu one się boją mnie. I wymyśliłem taki system, że chowam się pod ziemię, tak żeby wilk nie był w stanie mnie zobaczyć, żeby nie był w stanie mnie wywęszyć i tylko wtedy jest szansa, że mogę go sfilmować, że mogę go zobaczyć. Akurat gdzieś po właśnie. Wykopuję wielką dziurę, do dziury wkładam beczkę i przykrywam wszystko mchem. Później wieczorem przychodzę, wskakuję środki i muszę się nie dorabać, żeby mój zapach wyparował, bo inaczej nikt nie podejdą i nikt nie udaje się sfilmować. To jest właśnie taki typowy sposób na obserwowanie, na filmowanie wilków. Oni się bardzo boją ludzi i unikają nas. A to jest właśnie wilk, który podchodzi do mojej beczki i spróbuje wołać, co mi się dzieje. Ale zaciekawienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę powiedzieć, czy domek babci jest duży? Jest tam dużo pomieszczeń w środku? Tak, jest kilka pomieszczeń. Trudno powiedzieć, nie jestem często bywalcem u babci, ale są trzy pokoje, kuchnia, łazienka. A wilk był w którym pokoju? Na wprost w sypialni, na łóżku. Pozostałe drzwi do pokoju były otwarte czy zamknięte? Nie pamiętam. I jeszcze jedno pytanie a propos tego, co przypłynęło z brzucha wilka, jak pan myślał? Była to taka pach, taki słodkim zapachu, taka maść, trudno to określić. Nie było to przyjemne. A jakieś stałe części? Nie. Raczej kawałki plastiku, jakichś opakowań, takie drobne rzeczy. Dziękuję. Ja wiem, bo się podmyłem i zauważyłem na ubraniu takie resztki, dlatego... Ale niczego innego nie zauważyłem. Wysoki sędzio, nie mam więcej pytań do świadka, natomiast prosiłabym, w szczególności w związku z tym filmem, o powołanie biegłego z zakresu znajomości zwyczajów wilków. Dobrze, ale jeszcze zanim powołamy biegłego, to jeszcze sąd ma pytanie do świadka. Proszę świadka, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy zwrócił pan uwagę, czy widział pan taką sytuację, żeby spyska wilka wystawały nogi babci? Na pewno nie widziałam nóg babci, ponieważ do pyska wkładałem wąż i gdyby nogi szanownej babci wystawały, to z pewnością bym nie zauważył. Jest świadek tego pewien? Tak, jestem tego absolutnie pewien. Dziękuję. Skoro nie ma pytań, więc do świadka, proszę, aby świadek... Proszę sądu, jeszcze my mamy jedno pytanie, jeśli można. Proszę świadka Gajowego, powiedział pan świadek o tym, że wypłynęła taka maś słodka
z brzucha wilka. A czy coś ten smak może panu konkretnego przypominał? Ja nie smakowałem tego, broń Boże, ale zapach przypominał słodycze. Słodycze, czekoladę, związki, konserwanty i tłuszcz palmowy. Pytania są jeszcze do świadka. Dziękuję, to wszystko. Proszę wrócić na miejsce. Przypomnijmy fakty. Zobaczmy, w jakiej są jest teraz sytuacji. Na kamerze, przez którą oglądała te sceny mamy czerwonego kapturka, widać było nogi babci. Gajowy zrobił wilkowi płukanie żołądka. Czy wilki mogą płykać ludzi tak, żeby wystawały im z pyska nogi? W takim razie sąd dopuści do hut zbiegłego, który zna zwyczaje wilki. Proszę uprzejmie, będzie pan biegły łaskaw podejść. Pan na sali w czasie, kiedy sąd przesłuchiwał poprzedniego biegłego, wie pan, jakie są konsekwencje mówienia prawdy. Proszę powiedzieć sądowi, zanim zacznie pan opowiadać i odpowiadać na pytania, jakie są pana kompetencje, żeby być biegłym od wilka? Wysoki sądzie, trochę wilki od lat mieszka w miejscu w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest największe zagęszczenie wilków w Polsce, jedno z większych w Europie. Wilki pojawiają się koło mojego domu. Brałem udział w programie badawczym wilków i w programie dotyczącym ofiar wilczych, także widziałem bardzo dużo ofiar wilczych. Wilki spotykam w lesie całkiem często. Ostatnio widziałem parę tygodni temu wilki koło mojego domu. Dobrze, dziękuję. Czyli sąd uważa, że jest pan jak najbardziej kompetentną osobą do wydania opinii. Proszę powiedzieć sądowi, jakie są zwyczaje wilków w kontekście tych zeznań, które pan słyszał dzisiaj na sali rozpraw? Wilki bardzo boją się ludzi. Wilki starają się do nas nie podchodzić. Wilki na nas uważają bardzo, bardzo, bośmy je bardzo prześladowani. Czasami bardzo rzadko może się zdarzyć, że oswojony przez ludzi wilk albo chory wilk może zaatakować człowieka, ale ten wilk tam nie wygląda na chorego. To jest zupełnie zdrowy, dorodny, piękny. Więc myślę, że taki wypadek, atak wilka na człowieka w ogóle w Polsce się nie zdarzy. Atak drapieżniczy, żeby człowiek został zjedzony przez wilka. Tego nie było. Ja sam, tak jak mówię, często spotykam się z wilkami. Nigdy z moich przyjaciół, jak również ja, nawet wtedy, kiedy je łapaliśmy, nie mieliśmy groźnych historii, żadnych prób ataku. Zawsze wilki starały się odejść od nas jak najszybciej. Proszę pana biegłego, ponieważ musimy rozmawiać o tej konkretnej sprawie i sytuacja fakta, które mam ustalone. Proszę powiedzieć, czy zdarza się, że wilki zjadały babcie do połowy? Więc muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony, kiedy zobaczyłem, że babcia jest cała, bo kiedy widzi się prawdziwą ofiarę wilków, to ona jest zwykle w kawałkach. Wilki gryzą, rozszarpują, babcia jest cała. Wilk to nie jest wąż. Wilki naprawdę muszą pogryźć dobrze ofiarę, muszą pogryźć też kości, dlatego często w kupach wilczych, potem nie można poznać, znajdujemy kawałki kości, na przykład jeleni, bo też trzeba wiedzieć, że wilki u nas polują głównie na jelenie, na łosie, bardzo rzadko na żubry, czasami na dziki i na sarny. A proszę jeszcze powiedzieć, mamy na sali dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi. Jak powinniśmy się zachować w sytuacji, kiedy spotkamy wilka w lesie? Och, moi drodzy, no muszę wam powiedzieć, no trzeba się zachwycić, bo to będzie bardzo krótkie spotkanie. Musicie wiedzieć o tym, że wilków w Polsce tak naprawdę mamy bardzo mało, bo około 2000. 2000 wilków to jest 3,5 tysiąca razy mniej niż psów, których mamy 7 milionów. W Polsce też mieszka 38 milionów ludzi, 200 tysięcy jeleni. Także tych wilków jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. I zwykle, jeżeli nie jesteśmy specjalnie zamaskowani, tak jak gajowy, to wtedy takie spotkanie z wilkiem trwa parę sekund. Bo jeżeli wilk się zorientuje, że
mam przeciwko siebie człowieka, to natychmiast ucieka. Czasami zdarzają się wilki, które są po prostu bardzo ciekawskie i one się przyglądają trochę dłużej. Ale z mojego doświadczenia wynika, z moich spotkań, że takie spotkanie nie trwało dłużej niż 10 minut. To jest zwierzę drapieżne, trzeba czuć respekt. Nie wolno, absolutnie nie wolno żadnych dzikich zwierząt karmić. I to chciałbym też powiedzieć, że nie wierzę w historię z kotem, ponieważ wilki raczej nie polują na koty. Kot jest za małą ofiarą. Wilk musi polować coś dużego, żeby wyżywić całą swoją wilczą rodzinę. Kot to jest za duży wysiłek, on ucieknie gdzieś na drzewo, wilk się kotami nie interesuje. Natomiast też nie wolno wypuszczać kotów do lasu. Jeszcze mam jedno pytanie do pana biegłego. Słyszał pan, że babcia mówiła, że się wilka boi, bo o wilku źle piszą, że są złe filmy, filmy, które pokazują wilki w złym świetle. Czy tak naprawdę jest i ludzie się naprawdę wilków boją? Wysoki sądzie, tak naprawdę jest. Ja muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, kiedy pierwszy raz zacząłem tropić wilki, miałem w głowie ten cały koszt opowieści Jacka Londona, o traperach, którzy uciekają przed wilkami, bajka o czerwonym kapturku. Jak byłem mały, to w Akademii pana Kleksa pokazali mi marzy wilków. To było tak traumatyczne przeżycie w sądzie, że się sam potwornie bałem wilków. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz, gdy spotkałem wilka, to moje kolana drżały, byłem przerażony i myślałem, że umrę ze strachu. Dopiero po wielu, wielu, wielu latach, bardzo wielu spotkaniach, zorientowałem się, że wilki się bardziej boją ludzi, że mają do tego dużo powodów. Niestety nieprawdziwe artykuły o wilkach, nieprawdziwe programy pojawiają się cały czas. I to jest bardzo, bardzo przykre i niesprawiedliwe, co widzą. Ja miałem jedno pytanie do biegłego. Panie biegły, czy to jest tak, że wilki raczej współpracują, czy raczej działają samotnie, tak jak tutaj oskarżenie sugeruje, że ten wilk działał samotnie, dokonując zarzucanych mu siebie? Wysoki sądzie, szanowna obrona, muszę powiedzieć, że pojęcie samotny wilk jest bardzo, bardzo rzadko spotykane. Wilki tylko kiedy się przemieszczają między terytoriami, młode wilki bywają samotne przed założeniem rodziny, natomiast wilki są bardzo, bardzo rodzinnymi zwierzętami i starają się wszystko robić razem, czyli razem polują, razem odpoczywają, bawią się, dlatego na tych filmach, które tutaj widzieliśmy pana Gajowego, zawsze tych wilków było przynajmniej kilka. Wilki są bardzo, bardzo rodzinne i tego się możemy od nich uczyć. Jest tata wilk, mama wilk i wilcze dzieci, ewentualnie wilcze ciocie w takich rodzinach. I muszę powiedzieć, że skoro babcia oddziaływała tego wilka od dłuższego czasu w lesie, to znaczy, że tam jest jego terytorium, on go nie opuszczał i tam gdzieś ma swoją rodzinę. Jeszcze jedno, proszę panu, proszę biegłego, proszę powiedzieć, bo pani Genoveta Kapturek dzisiaj wyznała, że jak zobaczyła wilka, to zaczęła krzyczeć. Jak wilki reagują, jak staje przed nimi człowiek i zaczyna krzyczeć? To jest bardzo ciekawe pytanie, pani mecenas, bo wilki mogą zareagować bardzo różnie. Mogą się przestraszyć i uciec, ale wilki też reagują bardzo czasami dużą ciekawością na różne nietypowe dźwięki. I na przykład pierwsza moja obserwacja wilków z bliska polegała na tym, że próbowałem zbawić sobie włochatkę i wtedy przybiegła tata wilków i oddawałem sobie włochatkę, robiłem tak wtedy przybiegła tata wilków. Często, czasami wyje. To jest trochę jak krzyk, robię tak i wtedy wilki podchodzą do mnie. Więc one są bardzo, bardzo ciekawskie. Ale jak się zorientują, że to jest człowiek, to wpadają w przerażenie i uciekają. Czy? Tak, jedno pytanie, wysoki sądzie. Powiedział pan, że wilki bardzo boją się ludzi, a zdarza się, że zbliżają się same dobrowolnie do ludzkich domów? Tak, zdarza się i to się zdarza bardzo często, ponieważ nasze domostwa, nasze wsie, nasze osady położone są w lasach, położone są tam, gdzie żyją wilki. Myśmy zabrali im bardzo dużo przestrzeni
życiowej. Na przykład przez moją wieś bardzo często przechodzą wilki, nie robiąc nikomu żadnej krzywdy. Czy są pytania jeszcze do pana Biegłego? Proszę bardzo. Słyszał pan zeznania Gajowego, który mówił, że wilk miał bardzo wielki brzuch i zrobił mu pukanie żołądka. Czy ma pan jakieś wytłumaczenie tego, co się mogło stać z brzuchem wilka? Wilki rzeczywiście się najedzą, jak dużo zjedzą, mają wyglądanie, które były trochę grubsze, natomiast w tym wypadku wygląda mi na to, że wilk się czymś zatruł po prostu i że miał olbrzymią niestrawność i wzdęcie. To dla wilka jest bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ takie dzikie zwierzę musi być cały czas sprawne i zatrucie może się tam to skończyć bardzo źle. A ja mam jeszcze jedno pytanie do pana. Czy widział pan kiedyś człowieka tańczącego z wilkami? Widziałem, Wysoki Sądzie, widziałem w kinie. Kiedyś chodziłem na spacer z oswojonym wilkiem, ale nie polecam tego nikomu, ponieważ nie należy oswajać wilków. Miejsce wilków jest w lesie, natomiast naszymi towarzyszami, naszymi przyjaciółmi są psy i psy po prostu są tak naprawdę zmienionymi przez nas ludzi kiedyś dawno, dawno temu oswojonymi wilkami. A czy jak się wchodzi do lasu z psem, to można go puszczać luzem, czy powinien być trzymany na smyczy? Absolutnie nie. Jeżeli wchodzimy do lasu z psem, zawsze trzymamy go na smyczy, nie tylko ze względu na wilki, które mogą psa zaatakować, ale również dlatego, że musimy pamiętać o tym, że tak jak powiedziałem, pies pochodzi od wilka, a bardzo dawno temu został domowiony i dla dzikich zwierząt, takich jak sarny, jak jeleni, jak dziki, zapach psa to jest zapach drapieżnika i one się go bardzo, ale to bardzo obawiają i mogą bardzo różnie zareagować. Najczęściej jest to dla nich dodatkowy, niepotrzebny stres. Więc jeżeli kochamy zwierzęta dzikie, to nie puszczamy psa do zwierząt. Czy są pytania do pana Biegłego? Dziękuję. 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 Dziękuję, to wszystko. Przypomnijmy fakty. Zobaczmy, w jakiej są, jest teraz sytuacja. Zapamy. Jesteśmy w ważnym momencie. Wilk mieszka w lesie, a czerwony kapturek poszedł drogą przez własne skróty. Dziewczynka weszła jakby do domu wilka. Czy mogła to zrobić? Jak się zachował wobec niej? I dlatego też sąd musi przeprowadzić dowód z zeznań wilka. Czerwonego kapturka. Poproszę, aby czerwony kapturek stał. Czerwony kapturek słyszał wszystkie pouczenia, które były kierowane do świadka, tak? Tak, tak, słyszałam wszystkie. Czy świadek zrozumiał te pouczenia? Mam nadzieję, że zrozumiałam. Znaczy zrozumiałam. I świadek pamięta, że za składanie fałszywych zeznań grozi kara, tak? Tak, pamiętam. Proszę powiedzieć sądowi, co się wydarzyło w tym lesie. Świadek miał jakiś kontakt z wilkiem. Ja szłam do babci swoją ścieżką. Mam taką swoją ulubioną ścieżkę do babci na skróty. Idę sobie przez taki krzaczek malin, uwielbiam sobie tutaj troszeczkę podjeść. Weszłam na tą swoją ścieżynkę, patrzę, a naprzeciwko mnie stoi wilk. Nie mogłam po prostu w to uwierzyć, że on tam naprzeciwko mnie stoi. Patrzy się na mnie, ja na niego. Pomyślałam sobie, że chciałabym sobie z nim zrobić zdjęcie, jakiś selfie, no żeby wszyscy w klasie uwierzyli, że w ogóle spotkałam wilka. Ale wilk się mnie przestraszył i już chciał uciekać, no to pomyślałam, że może go jakoś czymś zwabię. Zobaczyłam, że mam przecież koszyczek. W koszyczku mam super jedzonko dla babci. Miałam tam batoniki i kiełbasę. I zaczęłam szeleścić tym takim batonikiem. Wilka to bardzo zainteresowało, zaczął coś tak mnie troszeczkę opąchiwać, zapytał mnie, a co ja mam w tym koszyczku? No to ja powiedziałam, że mam batonika i kiełbaskę. I widziałam, że ma na to ogromną ochotę, więc rzuciłam mu tego batonika, a on tego batonika zjadł po prostu całego, nawet go po prostu zjadł go z foliką. Ja byłam w szoku, że on sobie go nie rozpakował, ale nie zdążyłam mu go rozpakować, bo on go po prostu zjadł z foliką.
Tyle pamiętam, wysoki sędzie. Ale nie pamięta świadek, aby się znalazł w brzuchu wilka? Nie, do końca tego nie pamięta. A ile świadek pamięta? No to co powiedziałam, no, że patrzyłam na wilka, że rzuciłam mu tego batonika i to pamiętam. Sąd ma pytanie do wilka. Czy wilki jedzą batoniki? Wysoki sądzie, przepraszam, Uliczę. Wysoki sądzie, zazwyczaj nie, ale zainteresowało mnie to, co niesie czerwony kapturek i co jada. Dlatego właśnie dałem się skusić. I co było dalej? Po tym, jak się dałem skusić? Tak. No, wziąłem też, nie wziąłem, zjadłem ten batonik w całości. Z foliką, jak to nazywa, czerwony kapturek, no bo jak ja miałem to rozwinąć, nie umiem rozwijać batoników. No i... A to był jeden batonik, czy więcej? Wysoki sądzie, muszę z przykrością przyznać, że więcej. Pierwszy mi posmakował, a czerwony kapturek był bardzo hojny, a miał tych batoników dużo, no i chyba zjadłem wszystkie, które miał tam w tym korzyczku. Ale oczywiście wszystkie zapakowane w tej folii, w tym papierku, no bo ja nie umiem tego rozwijać, a ludzie rozwijają te batoniki. Czerwony kapturek to chodzi po lesie, je te batoniki, papiery, folie, rzuca na runo leśne. Tam jest tyle śmieci w lesie, papiery, torebki plastikowe, folijki, nawet opony stare tam się znajdą. Na spacer trudno wyjść, wysoki sądzie. No ale nie o tym mowa. Zjadłem te batoniki i poczułem, że chyba przesadziłem. Poznałem nowy smak, no ale zaczął mnie boleć brzuch. Mówię do czerwonego kapturka, coś jest nie w porządku. On mówi do mnie, ona, znaczy ten kapturek. Znaczy, jak to mówić? Czerwony kapturek, ona. No dobrze, ale to jest wasza ludzka sprawa. Mianowicie mówi, że babcia tu mieszka niedaleko, babcia choruje na bardzo dużo, lekarz na wszystko, bo na wszystko choruje. W związku z tym, żebym poszedł do babci, to ona mi pomoże. Pobiegłem do babci, pukam do drzwi, pukam, babcia nie otwiera, pukam gwałtownie, bo mnie zaraz bardziej boli. Babcia w końcu otwiera, zobaczyła mnie i strasznie zaczęła krzyczeć. No babcia krzyczy, patrzy na mnie i krzyczy, mnie brzuch boli. W końcu ja zacząłem krzyczeć, no bo chciałem, żeby mi jakoś pomogła. I tak stoimy i krzyczymy sobie, jedno i krzyczy, i drugie krzyczy, i tak krzyczymy. Jak już tak pokrzyczeliśmy trochę, babcia nagle upadła. No to ja się przestraszyłem, że babcia upadła, bo nie wiedziałem, co się stało, przecież nie chciałem, żeby się stało coś złego. No i tak mi się zrobiło niedobrze, żeby tak boleć, że też upadłem na łóżko, a potem już nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że przestało mnie boleć i znalazłem się w sądzie. Nie wiem za co. Powiedziałam już na to pytanie. Pamiętam
nie pamiętam, jak było w brzuchu wilka, ponieważ straciłam przytomność. Natomiast bardzo dokładnie pamiętam rozwartą paszczę wilka, która zdawała się chcieć mnie pożreć. Nic więcej niestety nie mogę powiedzieć. I to prawda, co powiedział wilk, jestem dość żylasta. To dlaczego uważa pani, że najpierw pani kotkę, potem panią, potem czerwonego kapturka ten wilk zjadł? Sądzie, wydawało mi się to oczywiste. Być może się myliłam, człowiek jest omylny. Prokurator ma jeszcze pytania? Wysoki sądzie, nie mam więcej pytań. Jeszcze są te pytania. Pani mówiła wcześniej, że wilk szczekał. Czy mogłaby pani zademonstrować, jak wilk szczekał? Wysoki Sądzie, wniosek o powołanie kolejnego biegłego, tym razem biegłego psychologa. Na okoliczność tego, jak postrzegane są wilki w mediach, w społeczeństwie i jakie to ma konsekwencje psychologiczne dla ludzi przede wszystkim. Proszę biegłego psychologa. Ponad 10 na tej sali słyszeliśmy, i pan, który się również jako biegły przysłuchiwał w tej sprawie, że dużo mówiono o strachu przed wilkami. Niech pan powie, jakie reakcje może wywołać strach u człowieka? No, trzeba zacząć od tego, że to media kształtują nasze przekonania, że w literaturze, w sztuce, w naszej kulturze sporo się mówi o wilkach i to najczęściej źle. To są takie fake newsy i one powodują to, że ludzie w to wierzą, pojawiają się jakieś memy w internecie, pojawiają się jakieś opowieści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, zatem budują nasze przerażenie, nasz strach i często zwierzęta są traktowane niewłaściwie tylko z powodu pewnych przekonań i też wyglądu. Dlatego, że lubimy na przykład chyba wszyscy tutaj na sali jakieś misie, zwłaszcza misie panda, natomiast o wilkach się tak nie mówi, nie ma maskotek na przykład z wilkami, więc żyjemy przekonani, że one są rzeczywiście bardzo groźne. Czasami nawet wilki traktujemy jak kozły, to znaczy kozły ofiarne. Jeśli komuś gdzieś na gospodarstwie zginie
kura albo kot na przykład, no to pierwsze przekonanie, pierwsza myśl jest taka, że to na pewno wilk. Zatem jest sporo takiej nawet wręcz mowy nienawiści w stosunku do tych zwierząt i to wywołuje strach. Jesteśmy sparaliżowani na widok tego zwierzęcia, nie tylko też jego, bo też mowa nienawiści dotyczy innych zwierząt, na przykład dzików ostatnio. Zatem jest sporo takiego hejtu i on wywołuje przerażenie. Do psychologa, przepraszam bardzo. Tak, mam pytania. Proszę biegłego psychologa o powiedzenie, czy jest możliwe, że babcia, wierząc, że wielki są złe, przestraszyła się i zemdlała. A kiedy Gajowy robił wilkowi pukanie żołądka, ocknęła się polana wodą i uznała, że to wilk ją pożarł i że była w środku wilka, a tymczasem leżała sobie bezpiecznie na podłodze. Czy według biegłego psychologa taki bieg wydarzeń jest możliwy do przyjęcia? No myślę, że jest możliwy, dlatego że każdy z nas kiedyś przeżywał coś takiego jak strach. Każdy z nas wie o tym, że w takich sytuacjach no, nie zachowujemy się tak logicznie, racjonalnie, przewidywalnie. Podejmujemy czasami niewłaściwe decyzje również. Czasami nam się coś wydaje, więc te emocje, które w nas są, powodują często takie przekłamanie, czyli to, co my widzimy, nam się może wydawać, ale nie jest rzeczywistością. To jest jakiś, jak to powiedziałem, fake news. Ale jest to możliwe jak najbardziej. Tak można przyjąć z punktu widzenia psychologicznego. Jak pan powie, skąd się wzięło powiedzenie strach ma wielkie oczy? No ale mówi też się o tym, że ktoś ma wilcze oczy na przykład, nie? Ale nie, że strach ma wielkie oczy. Ja myślę, że dlatego, że jak się patrzy na kogoś, kto jest przerażony, to ma te duże oczy, nie? I to są pewne metafory, my tego używamy i to też właśnie kształtuje nasz sposób myślenia. Strach ma wielkie oczy, dlatego że jak jesteśmy przerażeni, no to właśnie te wielkie oczy robimy, więc jeśli ktoś otworzy szeroko oczy, no to mamy takie poczucie, że jest na pewno przerażony. A proszę powiedzieć, czy to tylko wilk jest takim zwierzęciem, które budzi strach i powoduje to mylne wyobrażenie? Czy mamy więcej takich przykładów? Tak, no na przykład dziki. Teraz sporo się o tym mówi. Sporo osób no, uważa, że powinna się je odstrzelić, dlatego że nie znamy ich zwyczajów. Często i tutaj już biegły o tym mówi, nie jestem specjalistą, ale z tego co się orientuję, to w zasadzie my wkraczamy na ich terytoria i to właściwie my jesteśmy na ich terenie. Także no, stosujemy taką mowę nienawiści hejtu w stosunku do innych zwierząt, a część zwierząt lubimy, bo ładnie wyglądają. Jeśli się mówi na przykład o pewnym zwierzęciu, że to jest niedźwiedź, to się go boimy, jak się powie miś, to się już nie boimy. Wszyscy chyba lubimy misie, ale niedźwiedzie to już chyba nas lekko przerażają. Proszę pana dzika jako świadka. Dziękuję.
No tak. Dziki jest zły. Dzik ma bardzo ostry kły. Jak się pan nazywa? Dzik samo zło. A czy słyszał pan pouczenia o obowiązku mówienia prawdy w sądzie? Wiadomo. Ale raczej nie inaczej. Miałbym taką prośbę do dzika. Za nami znajduje się godło. Prosiłbym, żeby dzik zdjął czapkę. Pani Mendenas, proszę o zadawanie pytań. Proszę. Panie dziku, samo zło. Słucham. Jest pan mieszkańcem tego samego domu, co wilk. Dzisiaj słyszeliśmy o kilka różnych programach z ludźmi. I chciałabym się dowiedzieć, czy państwo, dziki w lesie, potwierdzacie te problemy i czy czujecie się w lesie bezpiecznie? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Ja to przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że no my to się za bardzo z panem Wilkiem to nie lubimy, no. Od tej sprawy z warflakami to, że tak powiem, no cienko jest, cienko. Jakby tam grupka naszych małych, no podebrała jakąś ofiarę wilka, co się zdarza, przyznaję, no jakby też mamy swoje na sumieniu. A żeby tak skłamie od razu walczyć, no nie wypada, nie wypada. No ale, tak zasadniczo, no my tak dziki uważamy, czego by się nie mówił, trzeba z współczuciem podchodzić, prawda, do bliźnich i my się z wilkiem zgadzamy. Absolutnie. Z ludźmi to jest bardzo ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa. Nawet puścić nie chciałem, bo co, że dzik, że to jakiś brzydki, że nieudany. A to nie jest, wiecie, to jakby to jest tylko początek, no. Zapytaj kogoś na ulicy. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo. No fajna piosenka, no ale potem chodzę taki sam po lesie. Żadnych kolegów. Chcę podejść, cześć, powiedzieć do kogoś, każdy ucieka, no. No samotny się człowiek czuje, a co dopiero dzik? Kurwaty. No a z tymi batonikami? No wiadomo, wiecie, dzik to za dużo nie widzi, no. Jakby tak mamy, że chodzi się tak. Spróbujcie sobie tak pochodzić czasami, no i tylko stopy oglądać. No i widzę takie czerwone stópki, spada coś tam na ziemię, myślę sobie, fajnie pachnie to, ciekawe. Jakiś batonik, coś słodkiego. No to wiadomo, że wezmę. Idę potem, myślę, za tym samochodem, którym te stópki sobie odjechały. Może będzie tego więcej? A tu już nas wyganiają. No to mówię, nie wiem, murek zróbcie naokoło tego miasta, no. Cokolwiek, nie przyjdziemy. Wiecie, chodzi się po lesie, idą ci ludzie, o, idzie rolnik, rzuci nam jakieś ziemniaki, jakąś kukurydzę, no to my sobie z chłopakami myślimy, no ekstra, jedzonko, za darmożkę. Idziemy, bierzemy jeden ziemnior, drugi ziemnior, no ale drugiego dnia ziemniora nie ma. No to idziemy do rolnika, on nam ze strzelbą. No i to przecież to jakby co mam zrobić? A to dopiero wilk taki. Jak on jest taki bardziej porywczy chłopak, nie? Albo weźmy a propos tych pomówień, no. Ja nie wiem jak tam wilk, ale u nas na przykład, teraz z tym pomorem świn. No powiedzcie mi, gdzie ja świnię mam spotkać? Gdzie ja mam świnię zobaczyć, no? Ja nie wiem, za przeproszeniem, ale nie wiem, pani oskarżyciel, no. Jak na przykład pani kuzynka, powiedzmy, z Radomia miała grypę, to jest pani wina? Czy kuzynki? No właśnie, no. Także moim zdaniem, no a człowieka w ogóle w lesie zjeść, no. No mamy swoje zasady, naprawdę. Także ja bym to rozumiał. Dziękuję. Są pytania do świadka? Ja mam jedno pytanie, czy świadek dzik może potwierdzić, że faktycznie las jest coraz bardziej zanieczyszczony, jest taki problem na tym całe śmieci i no jak wy się z tym czujecie, bo to jest w końcu wasz dom?
To twierdzić jest w ogóle mało powiedziane. Oczywiście. Wychodzi się z wachlaczkiem swoim małym, żeby sobie pobiegał między drzewkami. Opona. Puszki. Przecież mnie ja kiedyś kopytor taką puszkę wsadziłem. Wiecie, co tydzień z tym chodziłem. A weź to wyciągnij później. Tu porysowana cała kostka. A racica też się tak łatwo nie zagoi. To jest dramat. To jest dramat, naprawdę. Bardzo nam przykro. A potem ludzie mówią, że to my jesteśmy źli, nie? No tak, tak. Czy oskarżenie ma pytania? Dziękuję, przekaż. Dziękuję. To wszystko. Proszę, dziękuję. Poszedł na miejsce. Ponieważ musimy jeszcze parę rzeczy wyjaśnić, to bym chciał, aby jeszcze nam odpowiedział na pytania czerwonej kaptury. Proszę powiedzieć sądowi, kiedy czerwony kapturek przyszedł do babci? No, przyszłam do babci o południu. Co czerwony kapturek zobaczył w domu babci? Zobaczyłam, że w łóżku leży wilk. Tak troszeczkę mnie to tylko zaskoczyło. On tak sobie do brzucha jakąś taką poduszkę dziwną przyciskał. Strasznie jęczał. Więc myślałam, że on się ze mną bawi, że on chce, żebym mam go rozpoznać. No to zapytałam go, czemu on ma takie duże oczy. Proszę wilka, co wilk odpowiedział kapturkowi? Powiedziałem, że mam takie duże oczy i bardzo grzecznie odpowiedziałem. Mam takie duże oczy, żeby ją lepiej widzieć, ponieważ w Wysokim Sądzie wilki widzą słabo. My świetnie słyszymy, tęszymy, czujemy świetnie. Uszy na wszystkie strony możemy odpowiadać. Widzimy dość słabo, jak te oczy zrobią wielkie, żeby lepiej widzieć czerwona droga. Dziękuję. Czy wilk jeszcze, czy kapturek jeszcze o coś pytał wilka? No tak, no właśnie za chwilę zapytałam wilka o te ogromne uszy. Dlaczego on ma takie ogromne uszy? Wilk pamięta, co odpowiedział. Odpowiedziałem, bardzo grzecznie odpowiedziałem, mimo że zaczęło mnie denerwować. Powiedziałem, że takie wielkie uszy mam po to, żeby ją lepiej słyszeć. Tak powiedział. A jeszcze o coś kapturek pytał wilka. Tak, oczywiście zapytałam wilka, dlaczego ma takie duże zęby. Co wilk odpowiedział kapturkowi? Powiedziałem, że już nie mogę tego znieść. Nieprawda. Nie tak powiedziałeś do mnie. Powiedziałeś, że nie możesz, że zaraz mnie zjesz, a nie, że nie możesz mnie znieść. Znieść. Nie, nieprawda. Powiedziałeś, że nie możesz mnie znieść, że zaraz mnie zjesz. Znieść. To znaczy ja usłyszałam, że zjeść. Może źle słyszysz, nie, ja powiedziałem, że nie mogę zjeść. Usłyszałam, że zjeść. A czy wilk wtedy w ogóle mógł myśleć o jedzeniu? Wysoki sądzie, dobre pytanie. Ja wtedy myślałem o tym, żeby w ogóle przeżyć. Ja w ogóle miałem rozdęty, że wszystko mnie bolało. Ja w ogóle nie miałem jednej myśli takiej, żeby cokolwiek przełknąć, cokolwiek zjeść. Bo nie mogłem tego zjeść. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, można mieć pytanie? Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać czerwonego kapturka, czy został zjedzony przez wilka? Zostałam, prawdopodobnie w całości zostałam właściwie zjedzona przez wilka, tak mi powiedziała babcia. A jak się to miało stać? No to było tak, że ja przyszłam do babci, tak, znaczy zobaczyłam wilka w łóżku. Wilk strasznie jęczał. No potem padły te wszystkie pytania, te wszystkie odpowiedzi. Potem nagle pojawił się gajowy. Nie wiem, było po prostu takie duże zamieszanie, bo ten gajowy zaczął pukać nagle wilkowi ten żołądek. Tam się zrobiło strasznie dużo jakiejś dziwnej takiej mazi. I trochę mnie to nawet obrzydziło. I nagle pojawiła się babcia. I powiedziała, że super, że w ogóle, że super, że ten gajowy nas uratował. Ja nie wiedziałam za bardzo, o co babci chodzi, ale potakiwałam głową, bo babcia była taka przeszczęśliwa, że widzi tego gajowego, że ten gajowy jest taki wspaniały. No więc tak samo zaczęłam z babcią się cieszyć, że gajowy nas uratował i już sama w pewnym momencie nie wiedziałam, co się stało, ale bardzo się bałam, żeby babcia nie zaczęła mnie wypytywać o to, czym tam tego wilka częstowałam, bo wiem ze szkoły, że po prostu wilk
wilka nie można, innych zwierząt częstować czymkolwiek, więc trochę miałam na sumieniu, więc tak samo jak babcia się cieszyłam i cieszyłam się z tego, że jesteś uratowany, ale ja nie wiem do końca, co się do końca stało. Czyli kapturek nie ma pewności nadal, czy został zjedzony, czy też nie? Nie no, babcia mi powiedziała, że zostałam zjedzona. Czy kapturek pamięta moment zjedzenia? Nie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, nie ma pytań. Czy jeszcze są jakieś wnioski dowodowe? Dziękuję, nie pytanie. Dziękujemy bardzo. W takim razie zamykam przewód sądowy i proszę bardzo, udzielam głosu stronom. Jako pierwsi będą mówili obrońcy wilka, ponieważ to na ich wniosek się dzisiejsze postępowanie toczy. Proszę bardzo. Dziękuję, proszę Wysokiego Sądu. No tak jak mówiłam na początku, mamy bardzo szczególną rolę z panem obrońcą, dlatego że jako adwokaci występujemy w imieniu wilka i to jest pani wilku wielki zaszczyt dla nas, że my możemy bronić wilka. Dlatego że wilk, tak jak każda inna żywa istota, ma prawo do obrony przed niesprawiedliwym, pochopnym potraktowaniem. Proszę sądu, spójrzmy na najlepszym podsumowaniem dowodów i tych nowych dowodów, tego co dzisiaj się dowiedzieliśmy, zupełnie nowego obrazu sytuacji. Będzie to, kiedy spojrzymy na strony tego procesu. I oto po drugiej stronie siedzi pani Genowefa Kapturek, babcia czerwonego kapturka i czerwony kapturek. Całe i zdrowe. Są w całości. Biegły anatom powiedział nam, że nie ma możliwości w zasadzie połknięcia babci w połowie, a potem cudownego przyklejenia się nóg do babci, żebyśmy dzisiaj babcię widzieli. Spójrzmy też na czerwonego kapturka, który w naszej ocenie z dużą niefrasobliwością podszedł do dzikich zwierząt, dlatego że postanowił karmić batonami, jedzeniem, które absolutnie nie jest właściwe dla wilka. Ale po co go karmić? Wyłania się obraz taki, że nakarmił go po to, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie. No, musimy Wysokiego Sądu pamiętać o tym, że dzikie zwierzęta są piękne, ale wymagają respektu. Podsumowując, wypisałam sobie kilka takich w trakcie procesu, kilka takich punktów, z których wynika po tych nowych dowodach, jak pochopnie myślimy o różnych rzeczach. Babcia zeznała, że w zasadzie swoją wiedzę na temat tego, że wilk jest groźny i takie wyobrażenie o bardzo groźnym, krwiożerczym wilku czerpała w dużej części z opowieści, z mediów. Babcia tak naprawdę nigdy nie widziała ataku wilka. Babcia również tylko przypuszcza, że to wilk porwał jej kota, podczas gdy mogło stać się 100 innych sytuacji, dlaczego kota nie ma. Kot mógł nawet wyprowadzić się od babci. Co więcej, Gajowy zeznał, że czuł zapach słodkości. No pomyślmy sobie, czy babcia i czerwony kapturek mogą być takie słodkawo, czekoladowo pachnące? To chyba trochę dziwne. No i w końcu bardzo ważna rzecz, to znaczy wyszło wielkie nieporozumienie w komunikacji między czerwonym kapturkiem a wilkiem, bo wilk nie powiedział, że chce zjeść czerwonego kapturka, tylko że nie może już znieść tych ludzkich pytań. To są rzeczy, na które bardzo trzeba zwrócić uwagę, bo my powinniśmy zachowywać bezpieczną granicę od dzikich zwierząt. I czasami możemy się nie rozumieć, bo należymy do dwóch różnych światów, co nie znaczy, że dzikie zwierzęta są krwiożerczo groźne dla człowieka. Żeby zrozumieć, proszę sądu, kwestię praw zwierząt, warto sięgać do tej ustawy, na którą my dzisiaj się powołujemy. To jest ustawa o ochronie zwierząt. Ta ustawa mówi, że trzeba szanować potrzeby każdego zwierzęcia. Potrzebą wilka jest bezpieczne życie w lesie. Pamiętajmy o tym. I podsumowując, na koniec chcę, proszę sądu, zacytować
Światową Deklarację Praw Zwierząt, uchwaloną przez UNESCO 15 października 1978 roku w Paryżu, która stanowi, że z uwagi na to, że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta, niniejszym obwieszcza się, że każde zwierzę rodzi się równe i ma prawo do istnienia. Z tym przesłaniem zostawiam nas i spójrzmy teraz na drugą stronę procesu, naszego wilka, naszego klienta. Pamiętacie pewnie Państwo na sali i szanowny sąd, jak zobaczyliśmy wilka w klatce, jaki on był smutny. On do dzisiaj w lesie wytykany jest palcami, łapami, pazurami. Przez to, czego nie zrobił, ale wieść się rozeszła. I na koniec już, prawo do obrony. Prawo do obrony jest tak ważne. Stawajmy w imieniu zwierząt. Dlatego, że tak jak zobaczyliśmy na tej sali, zwierzęta czasem mogą być opacznie zrozumiane. One nie chcą nas atakować. Prawo do współistnienia jest naszym prawem i prawem pana Wilka i prawem pana Dzika. I z tym przesłaniem nas zostawiam, wnosząc o to, żeby Wilka sprawiedliwie potraktować i uniewinnić. On ani nie połknął czerwonego kapturka i babci, ani też nie chciał tego zrobić. I oddaję głos drugiemu obrońcy. Wysoki Sądzie, ponieważ panowie biegli, którzy dzisiaj w rozprawie nakreślili nam, przedstawili nam twardą wiedzę i fakty, wskazali też na taki aspekt funkcjonowania wilka w społeczeństwie kulturowego, językowego, wskazywali na to, że te nasze skojarzenia z wilkiem nie są najlepsze. Wszelkie tego typu powiedzenia, człowiek człowiekowi wilkiem, nie wywołuj wilka z lasu, wskazują na to, że mamy już tylko na gruncie języka tego, co mówimy, uprzedzenie do wilków. Tymczasem wilki są całkowicie odmienne. W znakomitej książce, którą mogą przeczytać również najmłodsi, bo jest to książka napisana w ten sposób, że zarówno starsi, jak i młodsi znajdą tam coś dla siebie. W znakomitej książce Filozof i Wilk Mike Rowlands opisuje swoje wieloletnie spotkanie z wilkiem, który częściowo jest mieszańcem, ale zdecydowanie ma cechy wilka. I opisuje je w ten sposób, że wilk jest stworzeniem skrajnie społecznym. Wilk jest stworzeniem, które nie oszukuje swoich pobratymców, nie oszukuje swojej rodziny, nie oszukuje swojego gatunku, współdziała i nie ma w nim nic z tego, co jest w ssakach naczelnych, w małpach i również niestety w ludziach. To ludzie dysponują taką inteligencją i taką przebiegłością, że potrafią wykorzystywać jeden drugiego, zwodzić. W świecie wilków nic takiego nie jest możliwe i tak naprawdę wilk po prostu nie może kłamać. Podobnie jak nasz oskarżony, który również jest wilkiem, mówił tutaj ponad wszelką wątpliwość szczerą prawdę. Wysoki Sądzie, kodeks postępowania karnego nakazuje, aby nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzygać zawsze na korzyść oskarżonego. W tej konkretnej sprawie ten przepis można powiedzieć, że nie ma nawet zastosowania, dlatego że zebrany w sprawie materiał dowodowy, a również to, co o wilku wiemy, to co powiedzieli biegli, wskazuje po prostu na to, że wilk zarzucanych mu czynów nie popełnił i wilka należy uniewinnić, o co wnoszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o oskarżenie. Proszę sądu, sąd mierzy się z dwoma problemami. Odpowiedzialnością wilka i kwestią granicy między prawem zwierząt a prawem ludzkim, prawem człowieka. Ja o wilku. Ani przez moment nie drgnęło na tej sali moje prokuratorskie twarde serce. Czego się dowiadujemy z tego przewodu dowodowego? Babcia, czerwony kapturek gajowy już dokładnie nie pamiętają, co się wydarzyło. Być może wybaczyli wilkowi, co byłoby chwalebne. Ważni biegli są nieobiektywni. Biegły Wajrak jest znanym miłośnikiem przyrody, miłośnikiem zwierząt, zaprasza wilki do domu i rozmawia z wilkami.
Natomiast biegły anatom zupełnie się nie zda na wilka. To był lekarz, potrzebny byłby weterynarz. I najbardziej przykra sprawa, bo nowym dowodem były zeznania mamy czerwonego kapturka. Przed sądem zawsze trzeba mówić prawdę. Zawsze. A kiedy mówimy inaczej, trzeba wytłumaczyć to, dlaczego mówimy inaczej. Pani Anna Kapturek pojawiła się po raz pierwszy. I co widzimy na zdjęciu? Męskie nogi. A po drugie, to nie jest dom babci. To jest apartament w dużym mieście. Proszę sądu, przykro mi, ale pani Anna Kapturek chyba pomyliła zdjęcie. Proszę sądu, każde zło musi być ukarane. Bez względu na to, czy pochodzi od wilka, czy od człowieka. Nie mówimy, że wszystkie wilki są złe, bo w każdej rodzinie zdarzy się czarna owca. Ten wilk, którego sądzimy dzisiaj, którego osądzono wcześniej, popełnił zły czyn i uważamy, że słusznie za ten czyn odpowiedział. Dlatego wnosimy o oddalenie wniosku. A w przypadku, gdyby sąd nie przyjął naszej linii obrony, linii oskarżenia, że wniosek o wznowienie powinien być oddalony, wnosimy o wznowienie i przekazanie sprawy ponownie sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Gdyż jest tu bardzo dużo kwestii, które nie zostały dzisiaj na tej sali wyjaśnione w sposób umożliwiający uniewinnienie winy. Owszem, należy zgodzić się w pełni z obroną, że prawa zwierząt muszą być przestrzegane. I należy się zgodzić z obroną, że jeżeli obecnie złożone zeznania czerwonego kapturka w dniu dzisiejszym, odmienne od zeznań poprzednio złożonych w dniu dzisiejszym są prawdziwe, to czerwony kapturek narozrabiał. Czerwony kapturek, jak sam przyznał, dobrze wie, że wilki są pod ochroną, że tam, gdzie wilki mieszkają, nie wolno chodzić nieoznaczonymi szlakami, że nie wolno zwierząt karmić, a w szczególności karmić jedzeniem, które jest zapakowane w folię. To zwierzętom szkodzi. Gdyby czerwony kapturek zachował się tak, jak każdy człowiek w lesie się powinien zachować, całej sytuacji tutaj po prostu nie było. Natomiast przyznajmy również, to my jesteśmy winni tej sytuacji. Każdy z nas, każdy, kto rzucił jeden papierek w lesie, który wyrzucił foliową torebkę do lasu, który karmił dzikie zwierzęta lub straszył dzikie zwierzęta. Tego nam robić nie wolno, bo dzikie zwierzęta mają prawo, jak powiedziała słusznie pani obrońca, do życia i do poszanowania w godności. Natomiast winny jest również każdy z nas, przepraszam, wysoki sądzio, kto rzucił oszczerstwo w stronę wilka, kto zbudował ową sytuację hejtu opisywaną dzisiaj bardzo wyraźnie zarówno przez biegłego psychologa, jak i przez dzika. Każdy, kto mówi źle o innej osobie, bez dowodów, bez pewności, kto ją oskarża, kto wulgarnie się wobec niej odnosi, prowadzi do tego, że ludzie się boją i nienawidzą. Hejt powoduje tylko lęk i nienawiść i obydwie pokrzywdzone wyraźnie wykazały są ofiarami właśnie tego hejtu. Nawet złego wilka bezpodstawnie nikt oskarżać nie może, bo zwierzęta mają prawo nie tylko do życia, nie tylko do ochrony zdrowia, ale także do szacunku i dobrego imienia. Tak samo zwierzęta, jak i każdy z nas. Ale jest jeszcze druga strona medalu, którą trzeba wziąć pod uwagę właśnie w tym przyszłym procesie. Tą granicą praw zwierząt, granicą praw ludzi są nasze prawa, moje prawa, prawa każdego obecnego na tej sali. Każdy z nas ma prawo się bronić. Nikogo nie wolno straszyć, nikomu nie wolno grozić. Nie wolno wchodzić do domu niczyjej osoby bez jej pozwolenia. I każdy ma obowiązek ratowania drugiej osoby w momencie, gdy ona jest w problemie, w momencie, gdy zemdleje. Czerwony kapturek narozrabiał, jeżeli przyjmiemy wersję dzisiaj podane, ale narozrabiał również wilk. Mądry wilk wie, że nie wolno brać jedzenia z ręki obcej osoby. Wie to każdy wilk, każdy dzik i każde dziecko tutaj obecne na sali. To może być po prostu niebezpieczne. Mądry wilk wie, że jak się wprawił w kłopoty, jak go boli brzuch, to musi szukać pomocy tam, gdzie ją dostanie, gdzie wolno mu jej szukać. U weterynarza, u strażników lasu, którzy prowadzą specjalne szpitale dla chorych zwierząt. Nikomu nie wolno domagać się pomocy od obcych ludzi. A wilk co zrobił? Wilk poleciał do domu babci, która się niczego nie spodziewała. Babcię przestraszył, a mógł się spodziewać, bo ma świadomość, jaki hejt wokół niego istnieje, że babcia się przestraszy, jest starszą osobą. Nie udzielił jej pomocy, jak babcia zemdlała i
wszedł do jej domu, wykorzystał jej łóżko, wszedł jej intymność, prywatność, naruszył jej sferę bezpieczeństwa. Więc nawet jeżeli Wysoki Sąd uznał, że nie ma dowodów na to, że Wilk chciał, próbował pożreć babcię i czerwonego kapturka, to na pewno są dowody, że dopuścił się innych przewinień i te dowody powinny być rozstrzygnięte i ocenione i pociągnięte do odpowiedzialności w dalszym procesie w zakresie tych czynów. A my dzisiaj powinniśmy wyjść z tej sali, przemyślawszy własne życie, własne dotychczasowe zachowania i własne dotychczasowe słowa. Czy zachowywaliśmy się w stosunku do wilka i innych zwierząt w sposób prawidłowy? Czy na nikogo nie mówiliśmy oszczerstw, nie rzucaliśmy tym hejtem po to, żeby w przyszłości żyć zgodnie z szacunkiem do przyrody, zwierząt i innych ludzi? Dziękuję, Wysoki Sądzie. Dziękuję bardzo. Są teraz uda, a jeszcze chciałem poprosić pana Wilka, czy chce coś powiedzieć jeszcze na koniec? Nie, Wysoki Sądzie, ja się wzruszył. Słuchając tego, co mówili moi obrońcy, jak również tego, co mówiła pani prokurator. Oczywiście nie będę zajmował się tym, o czym mówił pan prokurator, bo będę miał zdjęć przez panią mamę czerwonego kapturka, ale ja jestem wzruszony tym, że państwo macie tyle, przynajmniej próbujecie, tyle zrozumienia mieć dla tych, którzy mieszkają w lesie, dla nas, dla kolegi Dzika, nie robimy się, ale ma rację. Także dziękuję, Wysoki Sądzie, i czekam na rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. Teraz sąd uda się na naradę i będziemy rozmawiać o tym, jak te dowody i to, co wszyscy żeście tutaj na tej sali widzieli, należy ocenić. Potem usłyszycie wyrok. Przepraszam, skoro mamy przerwę w procesie, czy Wilk zechciałby powiedzieć, W każdym postępowaniu jest tak, że sąd daje się na naradę, kiedy zbierze już wszystkie wypowiedzi, wszystkie dowody, wszystkie fakty. I właśnie teraz sąd się naradza. Jest króciutka przerwa, w tym momencie możemy chwilę porozmawiać. Angielska. Tak. Gdzie jest gajowy, bo nie ma opowieści bez gajowego. I bez biegłego. Słuchajcie, kto z was opiekuje się zwierzakiem? Niesamowita. Jakie to są zwierzaki? Psy! 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 A są jakieś kozy? A kiedy są kozy? Dla ciebie należy z wyboru? Tak. Należy z wyboru? Zupełnie. Ale skoro się dziwimy, to nie będzie. Chyba możemy się udać i czekać. Okej, dobra. W lesie? W brudnowskim lesie widziałeś watachę wilków? Na Brudnie? Tam nie ma wilków. Nie wiesz, czy to były wilki. No właśnie, tak to jest z tymi wilkami. Nie wiadomo, czy to, co widzicie, to są wilki. Może to nie były wilki. A widziałeś łosia? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak myślicie, wilki jest winne? Nie. A na początku rozprawy co myśleliście? Tak. Że winny, tak? No nie. A ty widziałaś dzika, tak? Tak. Gdzie widziałaś dzika? Kiedy jechaliśmy z moją mamą, dziadą. Tak, jest dziadica? Naprawdę w lesie? A widziałeś warklaka? Andrzej, się nie, nie, ja widziałam też leśnika. Co? Leśnika widziałam. Aha. Wiesz, co to jest warklak? Warklak to jest dziecko dzika i te małe dziczki wtedy
mają takie paski na skórze. A gdzie ciągle widzisz dzika? To? A tam jest. Dzieci dzika. Dzieci. Troszkę tak. Obudził się pan tym, że początkowo były oskarżenia niesłuszne. Tak, jedynym dowodem była bajka o czerwonym kapturze. To jest stereotyp. To jest stereotyp. To jest stereotyp. No ale gniazd! No ale gniazd! Opracam po wyszeniu wyroku. Zapraszam na ogłoszenie wyroku. Do widzenia, do widzenia. Dopiero kiedy zaczną. A przejdzie. Przepraszam. I chodzi z kawą szybki. Zupełnie inny niż ten, który został wydany w grudniu ubiegłego roku. W grudniu ubiegłego roku uznano Wilka za winnego i skazano go na karę, w czasie odbywania której musiał m.in. sprzątać las. Doszliśmy jako sąd do wniosku, że dowody, które zostały dzisiaj przedłożone, dlaczego, z powodu których na nowo żeśmy zaczęli się zajmować sprawą Wilka, okazały się na tyle ważne i na tyle inne od dowodów przeprowadzonych w grudniu, że myśmy Wilka od tego czynu uniewinnili. Przede wszystkim okazało się z zeznań świadków, że Wilk wcale nie zjadł ani babci, ani czerwonego kapturka. Okazało się, że nie trzeba było rozpruwać brzucha Wilkowi, żeby uwolnić babci i czerwonego kapturka, ani też nie było tak, że Gajowy, jak mówił to w grudniu, musiał Wilka mocno ścisnąć za brzuch i w ten czas wyskoczyła z niego babcia i czerwony kapturek. Słyszeliśmy też wszyscy, jak mówił i biegły lekarz, i biegły od Wilków, że nie można, nie ma takiej możliwości, żeby Wilk połknął całego człowieka, bo jest Wilk za mały i brzucha za mały. I dlatego też to, że ludzie się boją Wilków, spowodowało, że ze strachu babcia i czerwony kapturek troszeczkę inaczej opowiedzieli, jak
tego procesu, który mieliście okazję oglądać, wynika jeden bardzo ważny wniosek, mianowicie taki, że jak się jest w sądzie, należy mówić prawdę. Generalnie można powiedzieć, że należy mówić prawdę. Jak się czegoś nie pamięta, to nie powinno się dodawać od siebie żadnych szczegółów, bo takie szczegóły dodawane od siebie mogą spowodować, że innemu człowiekowi czy stworzeniu wyrządzimy krzywdę. Przez to, że powstała cała masa różnego rodzaju filmów, opowiadań, nawet bajka jakaś powstała o czerwonym kapturku, wszystkim się wydaje, że wilki są strasznie niebezpieczne dla ludzi. Okazało się, że wilki nie dość, że nie są niebezpieczne dla ludzi, to się ludzi boją, a jak się zdarzy, że któryś z wilków chciałby się z ludźmi zaprzyjaźnić, to może to się skończyć w taki sposób, że na skutek strachu przed wilkami możemy tym wilkom zrobić krzywdę. Musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że nigdy nie możemy tak się zachowywać, żeby swoim zachowaniem wyrządzić krzywdę komuś innemu. Bo tą krzywdę można wyrządzić nie tylko uderzając kogoś, ale również tą krzywdę można wyrządzić, opowiadając o innych osobach rzeczy, które są nieprawdziwe. I tak było w tej naszej sprawie. Mówienie o wilku, że jest złym człowiekiem, złym stworzeniem, doprowadziło do tego, że wilka podejrzewano o zjedzenie babci i wnuczki. A się okazało, że wilk miał tylko jedną, jedyną cechę, na którą pewnie powinniśmy zwracać uwagę, mianowicie wilk był łakomczuchem. I to, że wilk był łakomczuchem, spowodowało, że musiał korzystać z pomocy ludzi. I musicie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni i nie możemy tego w żaden sposób udowodnić, to zawsze musimy twierdzić i przyjmować tą wersję bardziej korzystną. Bo to jest też jeden z elementów rozpraw, które toczą się w sądach. Nikt niewinny nie może zostać uznany za winnego. I jeżeli nie mamy dowodów, to nie możemy nikogo skazać. Myślę, że ta rozprawa pokazała nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, że las to jest miejsce do życia dzikich zwierząt. My w tym lesie jesteśmy gośćmi. Jeżeli przychodzimy do lasu, musimy respektować i szanować mieszkańców tego lasu. Tak samo dzika, tak samo wilka. Musimy dbać o ten dom zwierząt, nie brudzić, nie niszczyć, nie zostawiać śmieci. Jeśli będziemy się wszyscy traktować z szacunkiem, z odpowiednim respektem, myślę, że te relacje pomiędzy wilkiem a ludźmi, czerwonym kapturkiem i babcią będą układały się bardzo dobrze w przyszłości. Dziękuję. Pamiętajcie zatem, dzieci, żeby zawsze sprawdzać to, co ktoś wam mówi. Jest bardzo dużo tak zwanych fake newsów, bardzo dużo fałszywych informacji, kiedy słyszycie o kimś, że jest zły, że jest niedobry. To wszystko trzeba sprawdzać. W sądzie dzisiaj sprawdziliśmy, jak wyglądają prawdy o wilku. Ile prawdy jest w tych bajkach. I okazało się, że to wszystko była wyobraźnia ludzi, wyobraźnia babci, wyobraźnia czerwonego kapturka, które tak bardzo bały się wilka, że przypisały mu straszne rzeczy. My też czasami, jak się czegoś boimy, przypisujemy coś strasznego. Nie znamy kogoś, wydaje nam się, że jest kimś okropnym, że może zrobić nam krzywdę. Pamiętajcie, żeby zawsze to sprawdzać. Dziękuję i to wszystko. Dziękuję, to wszystko. I jest. Rozprawa się skończyła, a teraz... I chciałem teraz wszystkich zaprosić do wspólnego zdjęcia, a potem dla gości będziemy mieli małe upominki, ale to dopiero po zdjęciu.
Ja teraz zdejmę łańcuch i w zasadzie w tym momencie moja rola jako przewodniczącego składu sądzącego się kończy. Jestem normalnym waszym kolegą. Trochę starszym.